Dzień dobry. Kolejne nagranie i dzisiaj kolejna latarka z firmy Frunite. Tym razem będzie to. Niech no dobrze, tu się doczytam. TH30 V2. Zobaczycie, cóż to za sprzęt. A jest to kawał latarki znowu i moja ulubiona seria, czyli latarki na głowę. Powiem Wam szczerze, że to jest do pracy w warsztacie. To są tak zwane. Ja zawsze mówię, że to są tak life changery, czyli game changery, czyli coś, co zmienia wasze nastawienie do pewnej dziedziny, powiedzmy tak. Cóż tu mamy? Ale kurde, folia mocna. Mamy oczywiście klips. Proszę bardzo, taki oto klipsik. Mamy przewód do ładowania USB A na USB C, czyli to jest oczywiście ładowane dosyć sporym prądem mamy również dwie uszczelki i jedną gumeczkę do portu ładowania i mamy tradycyjnie instrukcję. Dobra, czyli tutaj to są sprzęty, które są wiadome. To może zanim założymy to na głowę, pokażę wam tylko, że kiedy sobie to zdejmie,my to nasza latarka może być po prostu normalną latarką, nie? czołową, nie na główną, tylko możemy sobie to założyć na pasek, czyli mamy klips dwustronny. Bez problemu możemy sobie to założyć za pasek. Tak, możemy sobie to założyć za pasek. Albo możemy sobie to założyć w drugą pozycję, korzystając z tego klipsu z tej strony. Dobra. To, to sobie na razie zdejmiemy i skupimy się na tej latarce jako na latarce na Mamy, zobaczcie, taką uprzęż, powiedzmy, całe mocowanie, nie tylko tutaj opaskę na dole głowy, ale również u góry. I takie mocowanie od razu świadczy o tym, że latarka nie jest najlżejsza. Już sobie tutaj patrzymy, tarowanie i razem. Z tymi gumami latarka będzie ważyć 101-142 gramy. Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale też nie jest to malutko. Dobra, tutaj mamy ten port oczywiście, port ładowania USB-C i zamykamy sobie to gumką. Możemy sobie rozkręcić. Zobaczymy, jakie jest ogniwo. 3100 mAh oznaczenie 18650, czyli tu klasyka. Zamykamy. O, już się włączyło. No i daje czadu, nie? Po oczach. Bo dioda jest naprawdę całkiem spora. Myślę, że to będzie widać. Skórka pomarańczy. To również od razu wdaje Wam do myślenia, że skórka pomarańczy tak naprawdę troszeczkę robi jak dyfuzor. Rozprasza to światło odbite. No i tutaj mamy włącznik u góry, czyli latarka. Ja tylko sprawdzę sobie. Nie, nie. Nie ma magnesu tutaj z tyłu. Czyli włączamy sobie w ten sposób. I tradycyjnie jedno przyciśnięcie. Trzymamy. I zmieniamy tryby. Pokażę Wam tutaj również tylko, że pod tym przyciskiem jest też ukryta dioda, która będzie również Wam komunikować stany naładowania. No i możemy zacząć świecić, nie? No i powiem Wam, że jak na czołówkę, to znowu to jest potęga mocy. Ja już troszeczkę nią poświeciłem i wiem, że to jest kawał sprzętu. I już Wam mówię, jakie tutaj mamy tryby. Rozpoczynając od trybu świetlika może tym razem, czyli przyciskamy na wyłączonej latarce długo i mamy tryb świetlika. Tryb świetlika Fireflyer 0.3 lumena, 29 dni, czyli miesiąc czasu, słuchajcie, stawiacie tak latarkę gdzieś, gdzie... Ma być widoczna i na pewno do niej traficie wieczorem. Wyłączamy. I włączając raz, tradycyjnie nie wiemy, w jakim jesteśmy trybie. No i jesteśmy w trybie, powiedzmy pierwszym. Zaraz zobaczymy. Przyciskamy. Dobra. Mamy tryb niski, czyli low. 30 lumenów, 55 godzin. Przyciskamy. Tryb Medium Low 131 lumenów, 13 godzin. Przyciskamy jeszcze raz, mamy tryb Medium 345 lumenów, 5 godzin. I jesteśmy w trybie High 1256 lumenów, 4,5 minuty. Później on przechodzi, oczywiście, w ten tryb taki pomocniczy i wyłączymy dwuklik lub trzyklik, zaraz zobaczymy. Raz, dwa. No i słuchajcie, tutaj wchodzimy w tryb turbo 3320 lumenów. To jest naprawdę ogrom światła. Jak na czołówkę 3000 ponad 3000 lumenów, to jest mnóstwo światła. I w tym trybie możemy działać około dwie minuty, później przechodzimy Tryb 853 lumeny do 110 minut. No i dobra, zakładamy sobie to tak jak być założone powinno, czyli na głowę. Jest ok. Troszeczkę luźno, dobra, później sobie to dopasuję. I o tym, o czym zawsze mówię, czyli latarka, która możemy tutaj sobie oparować naszymi dłońmi i nie rzucamy cienia dokładnie na to miejsce naszej pracy. Więc do tego służą latarki. Oczywiście, przynajmniej dla mnie, jeśli ktoś chodzi na przykład, jest jakimś tam grotołazem, czy nawet naprawia na przykład jakieś maszyny, wszędzie tam, gdzie musimy mieć wolne dłonie i chcemy mieć doświetlone miejsce pracy, to jest po prostu genialna sprawa. Sprawdźcie na dowolnej czołówce, i stwierdzicie, że bez czołówki później nie chcecie pracować. <grych> tak jest. Trzy klik. Wchodzimy w tryb SOS. Czyli tutaj nie mamy stroboskopu, tylko mamy tryb SOS. I jest to tryb, który świeci ze światłem 665 lumenów przez 350 minut. Cóż tu mamy jeszcze? Jakie parametry? Dystans do 170 metrów. Oczywiście IPX8, czyli do 2 metrów możemy tą latarkę zanurzać w płynach. I do 1,5 metra jest również odporna na uszkodzenia jakieś mechaniczne, kiedy bym Wam to upadło. Kawał sprzętu. Wydaje mi się, że to będzie moja najmocniejsza latarka czołowa, jaką mam. No bo. Te 3000 lumenów, słuchajcie, to jest po prostu gigantyczna li naprawdę liczba. Ilość światła to jest, wydaje mi się, że więcej niż większość moich latarek. Spróbujemy w takim razie jeszcze sobie poświecić oczywiście na dworze, bo zawsze Wam to pokazuję, tak? czyli jak ta latarka zachowuje się na dworze. Link tradycyjnie w opisie. I co dalej? Myślę, że już niedługo będę musiał zrobić jakąś specjalną szufladę, specjalny segregator. Pokażę Wam całą tą naszą kolekcję latarek, bo jest ich już kilka. Większość jest w użyciu cały, cały czas. Oczywiście ja używam coś innego w pracy czy w domu. Litka używa coś innego, dzieciaki używają coś innego. I co ciekawe, do dzisiaj wydaje mi się, że działają wszystkie latarki z firmy Frunite. W jednej pamiętam, że pat akumulator. Pat akumulator. Dostałem go za nie wiem, 30 zł, może gdzieś tutaj w Polsce, i nadal wszystkie latarki działają. Mam ich, nie wiem, strzelam z 15, i wydaje mi się, że przez te wszystkie lata nie padła ani jedna sztuka, więc to dobrze świadczy o, tym, o tych sprzętach, bo zdarzały mi się zakupy latarek, nawet markowych, jakichś y, takich europejskich marek. No i podziały one na przykład rok, dwa, a później niestety coś się z nimi działo złego. Dziękuję za uwagę. Idziemy w takim razie świecić. Jest godzina 21, żeby nie było. 21.07. Za chwilkę będzie ciemno i będziemy mogli się pobawić tą lotarką jeszcze na dworze. Do zobaczenia. Cześć. No i jesteśmy. Na ulicy oczywiście nic nie widać, więc latarka w dłoń i zaczynamy świecić. Tryb nieznany. Dobra, teraz będziemy chyba w trybie najsłabszym. Mocniej, mocniej, mocniej. Zobaczmy sobie jeszcze ten najsłabszy tryb. Tutaj gdzieś w las. No, daleko to nie świeci, nie? Daleko nie świeci, ale tak to ma być, że kiedy założymy to przecież na głowę, dajmy sobie ten trzeci tryb albo jeszcze jeden. Dobra. No i teraz już trochę widać, nie? trochę widać i o to chodzi. A co? Walimy trybem turbo, nie? Czyli dwuklik. Dobrze? Tak jest. I tu mamy tryb turbo, który już daje ponad 3000 lumenów. Więc to już jest naprawdę jasno. Zobaczmy sobie jeszcze na drzewa. To już jest wtedy naprawdę kawał sprzętu. Świecimy w las. I o to chodzi. Dobra, wyłączamy. Przyciskamy długo. I mamy tryb świetlika. No to jest malutkie, malutkie światełko, więc tutaj nie ma co. Szału nie będzie. Tyle na dzisiaj. Świetna latarka czołowa. Zarówno przyda się. W środku pomieszczeń, jak i na, na dworze, kawał sprzętu. <laughs> Dobra. Do zobaczenia. Cześć.